5. Obowiązek prosty. Kiedy mówimy do dzieci o przedmiocie, który je nudzi, odwracają czym prędzej naszą uwagę, wskazują gołębia na dachu, konia na ulicy itp. Niekiedy zadają pytania złośliwe, wprawiając rodziców w kłopot. Wszystko dla odwrócenia uwagi od drażliwego przedmiotu. Lękam się, czy nie jesteśmy takimi dużymi dziećmi, gdy chodzi o obowiązek. I czy nie szukamy rozmaitych wykrętów, kiedy idzie o ten obowiązek? Pierwszym wybiegiem jest pytanie, czy istnieje obowiązek w ogóle? I czy to słowo nie pokrywa jednego z licznych złudzeń naszych przodków, gdyż wyraz obowiązek każe się domniemywać, że tu chodzi o wolność, a kwestia wolności prowadzi nas w sfery metafizyczne. Jakże mówicie o obowiązku dziś, jeżeli ważne zagadnienie wolnej woli nie jest rozwiązanym? Teoretycznie nie ma nic do zarzucenia, i gdyby życie było teorią, gdybyśmy istnieli dla wyprowadzenia skończonego systemu wszechświata, byłoby niedorzecznością zajmować się obowiązkiem przed poznaniem wolności, przed określeniem jej walorów i granic. Lecz życie nie jest teorią. W tej kwestii znaczenia moralności praktycznej, jak we wszystkich innych, Życie wyprzedziło teorię, i nie ma żadnej zasadności wierzenia, że kiedykolwiek ustąpi miejsca. Ta wolność względna, przyznaję, jak wszystko, co znamy, ten obowiązek, co do którego zadawamy sobie pytanie, czy istnieje, stanowią niemniej podstawę wszelkich sądów naszych o nas samych i bliźnich. Uważamy się wzajemnie za odpowiedzialnych do pewnego stopnia za nasze uczynki i ruchy. Najzawziętszy teoretyk, gdy tylko porzuci swoją teorię, bez najmniejszego skrupułu gani i potępia czyny bliźniego, występuje przeciw swym wrogom, odwołuje się do wspaniałomyślności i sprawiedliwości tych, których chce odwieść od niegodnego kroku. Równie trudno pozbyć się poczucia obowiązku moralnego, jak poczucia czasu i przestrzeni. I tak jak musimy zdecydować się iść, zanim zdołamy określić przebywaną przestrzeń i czas mierzący nasze ruchy, tak również musimy się poddać obowiązkowi moralnemu, zanim dotkniemy palcami jego głębokich korzeni. Prawo moralne panuje nad człowiekiem, czy on je przekracza, czy też je szanuje. Patrz na życie codzienne. Każdy jest gotów do rzucenia kamieniem na tego, który nie dopełnia widocznego obowiązku, choćby nawet dowiódł, że nie doszedł jeszcze do filozoficznej pewności. Każdy mu powie i będzie miał słuszność powiedzieć: Panie, jest się człowiekiem przede wszystkim. Spełnij, co do ciebie należy, spełnij obowiązek obywatela, ojca, syna itd., a dopiero podejmiesz bieg swych rozumowań. Prosimy jednak o zrozumienie. Nie chcemy odwodzić nikogo od badań filozoficznych, od skrupulatnego zgłębiania podstaw moralności. Nie ma myśli skłaniającej człowieka do tych ważnych zagadnień, która mogłaby być niepotrzebną lub obojętną. Nie dowierzamy tylko myślicielowi, aby mógł czekać na odsłonięcie tych podstaw z dopełnieniem czynu humanitarności, uczciwości lub nieuczciwości, odwagi lub tchórzliwości. Nade wszystko idzie nam o sformułowanie odpowiedzi właściwej do przedstawienia nam samym, którzyśmy chcieli uciec się do naszego stanu wątpliwości filozoficznej dla usprawiedliwienia naszych przekroczeń praktycznych. Dlatego samego, że się jest człowiekiem, bez względu na wszelką teorię pozytywną lub negatywną w stosunku do obowiązku, powinniśmy mieć stałą zasadę postępowania jak człowiek. Lecz znalibyśmy źle zasoby serca ludzkiego, gdybyśmy liczyli na skutek podobnej odpowiedzi. Chociaż właściwie nie ma na nią repliki, to jednak nie można nie dopuścić do powstania nowych pytań. Liczba naszych pretekstów celem uchylenia się od obowiązku równa się liczbie ziarnek piasku w morzu, albo gwiazd na niebie. Zasłaniamy się obowiązkiem sprzecznym. Zapewne są to słowa wywołujące bolesne wspomnienia. Być człowiekiem obowiązku, a wątpić o swej drodze, błądzić w ciemnościach, widzieć się na pastwie sprzecznych wymagań różnych obowiązków, lub wreszcie, znaleźć się wobec obowiązku olbrzymiego, druzgocącego, przechodzącego nasze siły. Czyż może być coś bardziej okrutnego? Jednak to się zdarza. Nie zaprzeczamy strasznego tragizmu niektórych wydarzeń i rozdzierającego bólu niejednego życia. Rzadko jednak obowiązek musi przedzierać się przez taki konflikt okoliczności i wytryskiwać z umysłu jak błyskawica z chmur ciemnych. Wstrząśnienia tego rodzaju są wyjątkowe. Szczęśliwie, kiedy możemy je podtrzymać, lecz jeśli nikt się nie dziwi, że burze i huragany wyrywają z korzeniami dęby, że przechodzień błądzi i potyka się nocą na nieznanej drodze, że żołnierz w dwa ognie wzięty jest pokonany. To znów nikt nie potępi także bez odwołania tych, którzy pokonani zostali w nadludzkich, moralnych walkach. Ulec liczbie i niezwalczonym przeszkodom nigdy nie stanowiło hańby. Podam broń moją tym, którzy się zasłaniają niezdobytą zaporą obowiązku ciemnego, skomplikowanego, sprzecznego. Dzisiaj nie to mnie zajmuje. Chcę mówić o obowiązku prostym. Powiem właściwie o obowiązku, Łatwym. Mamy w ciągu roku trzy lub cztery wielkie uroczyste święta, a obok nich dni powszednich mnóstwo. Podobnież obok kilku wielkich i ciemnych walk do stoczenia, mamy dużo drobnych, prostych i jasnych obowiązków. Otóż, podczas kiedy w wielkich potyczkach postawa nasza jest zazwyczaj zadawalająca, słabniemy często w drobnych okolicznościach. Bez obawy pociągnięcia paradoksalną formą myśli, oświadczę zatem: Gruntem jest spełnianie obowiązku prostego przyzwyczajanie się do sprawiedliwości pierwiastkowej. W ogóle ci, którzy gubią duszę, gubią ją nie dlatego, że nie mogą dosięgnąć poziomu obowiązku trudnego, że nie dopełniają tego, co niemożliwe lecz dlatego, że zaniedbują spełnienia obowiązku prostego. Uplastycznijmy tę prawdę przykładami. Ktokolwiek próbuje przeniknąć niższe i ubogie warstwy społeczne, odkrywa w nich szybko wielką nędzę fizyczną i moralną. W miarę patrzenia bliższego, zjawia się coraz większa liczba ran, i stopniowo ten świat wydziedziczonych występuje jako ponury bezkres czarny, wobec którego jednostka ze swymi środkami zaradczymi zdaje się być doprowadzoną do niemocy. Prawda! Pcha człowieka chęć śpieszenia z pomocą, lecz jednocześnie pyta na co? Położenie straszne. Niektórzy wychodzą z niego, nic sobie nie robiąc z rozpaczy. Życie ich jałowe, chociaż nie brakuje im litości ani dobrych chęci, nie mają racji. Często człowiek nie ma środków robienia dobrze na wielką skalę, lecz nie powinien dlatego zaniedbywać się w drobiazgach. Tyle ludzi nic nie robi dlatego, że, jak twierdzą, zbyt wiele jest do zrobienia. Należy im wskazać prosty obowiązek. Ten obowiązek, w wypadku, który nas zajmuje, brzmi: niech każdy na miarę swoich zasobów, zdolności i władzy stwarza sobie stosunki w wydziedziczonych środowiskach. Są ludzie, którzy przy odrobinie dobrej woli dochodzą do wśliźnięcia się w otoczenie ministrów, w towarzystwo mężów stanu. Dlaczegoż więc miałoby być trudne zawiązanie stosunków z ludźmi ubogimi? Zawarcie znajomości z robotnikami, którym brak najniezbędniejszych rzeczy. Raz poznawszy kilka rodzin z ich historią, ich przeszłością, ich kłopotami, możesz im być niesłychanie pożytecznym, robiąc po prostu co jest w twojej mocy, stosując miłość braterską pod postacią pomocy moralnej i materialnej. Obejmiesz co prawda małą tylko cząstkę Lecz zrobisz, co byłeś w stanie zrobić i pociągniesz innych swoim przykładem. Postępując w ten sposób, nie tylko stwierdzisz, że istnieje w społeczeństwie dużo nędzy, głuchej nienawiści, niezgody, występku, lecz wprowadzisz nieco dobrego. Gdyby tylko liczba podobnych do Ciebie ludzi dobrej woli wzrastała, stopniowo ustępowałoby widocznie zło na korzyść dobra. A choćbyś sam jeden czynił dobrze, nikogo nie pociągając, trzeba ci przyznać, że dopełniłeś rzeczy rozumnej, prostego i dziecinnego obowiązku, który występował przed tobą. Wówczas odkryłeś jedną z tajemnic dobrego życia. Ambicja ludzka ogarnia w swych marzeniach szerokie przestworza, lecz rzadko kiedy dane nam jest uczynić coś wielkiego. A nawet wówczas powodzenie szybkie i pewne opiera się zawsze na cierpliwym przygotowaniu. Wytrwałość w drobiazgach jest podstawą każdego wielkiego czynu. Zapominamy o tym. Jednak jeżeli istnieje prawda niezbędna do poznania, to ta prawda jest nią przede wszystkim, zwłaszcza w epokach trudnych i w ciężkich przełomach istnienia. W chwili rozbicia okrętu kawałek masztu, deski lub wiosła może się stać niejednemu ocaleniem. Na burzliwych falach życia, kiedy wszystko zdaje się być rozbitem na okruchy, pamiętajmy, że jeden z tych biednych okruchów może być ostatnią deską ratunku. Demoralizacja polega na pogardzaniu resztkami. Dotknęła cię ruina, ciężka żałoba pokryła twoje serce, w oczach twoich przepadał owoc długiej, znojnej pracy. Nie możesz ocalić majątków, wskrzesić umarłych, odzyskać położonych trudów, wszystko stracone, opadają ci ręce. Zaniedbujesz swoją osobę, dom, dzieci. Jest to usprawiedliwione i rozumiemy cię dobrze. Lecz jakież niebezpieczeństwo ci grozi? Zaniedbanie! Pogarsza zło. Ty, który sądzisz, że nie masz nic do stracenia, stracisz to, co ci jeszcze pozostaje. Zbierz szczątki swego dobra, miej o niem pieczę troskliwą. Te szczątki dadzą ci pociechę. Dopełniony wysiłek przychodzi nam z pomocą, jak zaniedbany wysiłek zwraca się przeciwko nam. Jeżeli ci jedna gałązka pozostanie do zaczepienia, uczep się tej gałązki. I jeżeli samemu przyjdzie ci bronić sprawy, która się wydaje przepadłą, nie rzucaj broni, nie uciekaj z innymi. Nazajutrz po potopie kilku ocalonych zaludniło ziemię. Przyszłość może niekiedy spoczywać na jednej głowie, podobnie jak się zdarza, że życie wisi na włosku. Szukaj natchnienia w historii i w naturze. I jedna i druga nauczą cię swymi znojnymi ewolucjami, że klęski i pomyślności mają wypływać z najmniejszych przyczyn, że nie wolno zaniedbywać żadnego szczegółu, że nade wszystko należy umieć czekać i rozpoczynać. Mówiąc o obowiązku prostym, nie mogę nie pomyśleć o życiu wojskowym i o przykładach, jakie ono dostarcza bojownikom tej wielkiej walki zwanej życiem. I źle rozumiałby swój obowiązek żołnierz, który z chwilą rozbicia armii przestałby czyścić swoje ubranie, nabijać fuzję, szanować dyscyplinę. Na co, może powiecie? Na co? Czyż nie ma różnych sposobów zostania pobitym? Czyż można dodawać zniechęcenie niełat rozprężenie do całego nieszczęścia pogromu? Nie nie należy nigdy zapominać, że najmniejszy czyn energii w takich strasznych chwilach jest wątłem, światełkiem w ciemnościach nocy, jest znakiem życia i nadziei. Każdy rozumie, że jeszcze wszystko nie jest stracone. Podczas rozpoczliwego odwrotu w 1813 i 1814 roku, w samym środku zimy, kiedy już niepodobieństwem było pilnowanie jakiegokolwiek umundurowania, pewnego poranku jeden z generałów stanął przed Napoleonem wygolony w pełnym uniformie. Zobaczywszy go w chwili pogromu tak starannie ubranego, jakby szedł na przegląd, cesarz zawołał: — Generale, jesteś dzielnym człowiekiem. Obowiązek prosty jest również obowiązkiem bliskim. Bardzo pospolita słabostka nie pozwala często ludziom uważania za zajmujące tego, co blisko nich się znajduje. Widzą tylko złe jego strony. Przeciwnie, wszystko, co dalekie, pociąga i zachwyca, i tym sposobem bajeczna suma dobrej woli rozchodzi się daremnie. Zapalamy się dla ludzkości, dla dobra publicznego, dla dalekich nieszczęść. Idziemy przez życie z oczami utkwionymi w czarowne przedmioty, które nas przykuwają na krańcach horyzontu, a równocześnie depczemy biednych przechodniów, potrącamy ich łokciem, nie widząc zupełnie. Dziwne kalectwo, nie dające nam widzieć znajdujących się obok. Niektórzy ludzie zatapiają się w czytaniu, odbywają dalekie podróże, nie znają zaś współobywateli ani wielkich, ani małych. Żyją dzięki współudziałowi nieskończonej ilości istot, których los jest im zupełnie obojętnym. Ani ci, którzy ich nauczają, objaśniają, rządzą nimi, ani ci, którzy im służą, zaopatrują, żywią, nie zwracają ich uwagi. Oni nie pomyśleli nigdy, że to jest niewdzięcznością i nieprzezornością nie znać swoich robotników. Służących tej garstki istot, z którymi nas łączą stosunki społeczne, nieuniknione. Inni posuwają się jeszcze dalej. Dla niektórych żon mąż jest nieznanym i odwrotnie. Są rodzice, którzy nie znają dzieci, ich rozwój myśli, niebezpieczeństwa grożące, nadzieje, jakie żywią, stanowią dla nich księgę zamkniętą. I nie mówię o złych małżeństwach, o tych smutnych środowiskach, w których wszystkie stosunki są spaczone. Mam na myśli uczciwe rodziny złożone z uczciwych ludzi lecz świat jest straszliwie zaabsorbowany każdy ma swoje jakieś sprawy które cały jego czas pochłaniają obowiązek daleki bardzo pociągający nie przeczę odwołuje ludzi całkowicie także nie znają obowiązku bliskiego daremne może ich trudy Podstawą działalności każdego jest pole jego bezpośredniego obowiązku. Zaniedbując tę podstawę, narażasz swoje przedsięwzięcia dalekie. Służ najpierw swemu kościołowi, krajowi, miastu, domowi, warsztatowi i dopiero jeżeli możebne, wychodź stamtąd, aby dążyć dalej. Oto pochód prosty i naturalny. Musi człowiek z wielkim trudem zasłaniać się tarczą niegodnych przyczyn, aby dojść do zwrócenia się w odwrotnym kierunku. W każdym razie rezultatem tak dziwnego pomieszania obowiązków jest, że często ludzie zajmują się tysiącem spraw z pominięciem tego, czego mamy prawo od nich wymagać. Oddalają się ze swych stanowisk, nie znają swojego zadania, słowem, komplikują życie. A jednak byłoby rzeczą tak prostą, gdyby wszyscy myśleli tylko o tym, co do nich należy. Inna forma prostego obowiązku. Jeżeli jaka szkoda jest popełniona, kto powinien ją naprawić? Ten, który ją zrobił. Prawda lecz jest to tylko teorią. Następstwem tej teorii byłoby, że należałoby pozostawić zło nietkniętym aż do znalezienia winowajców i do zmuszenia ich do naprawy. Lecz jeżeli trudno ich znaleźć, lub jeżeli nie mogą i nie chcą zadość uczynić? Deszcz pada na wasze głowy przez dachówkę złamaną, lub wiatr przenika do mieszkania przez stłuczoną szybę, czy będziecie czekali ze sprowadzeniem szklarza i dekarza na wykrycie istotnego winowajcy? Byłoby to niedorzecznością, prawda? A jednak jest to często praktykowane. Dzieci wołają z oburzeniem nie ja rzuciłem ten przedmiot, nie ja go będę podnosić. Większa część ludzi rozumuje w ten sposób. To logiczne. Lecz nie jest to ta logika, która wpływa na postęp świata. Należy wiedzieć i życie nam to powtarza codziennie, że szkody uczynione przez jednych są wynagradzane przez drugich. Jedni niszczą, drudzy budują. Jedni brudzą, drudzy oczyszczają. Ci wzniecają kłótnie, tam ci je łagodzą, ci łzy wyciskają, tam ci pociechę. ci żyją niegodziwie, tam ci umierają dla sprawiedliwości. W dopełnieniu tego prawa bolesnego spoczywa zbawienie to jest również logiczne, lecz tą logiką faktów, wobec której blednie logika teorii. Wniosek do wyprowadzenia z tego jest bardzo łatwy: człowiek o sercu prostym powie, Biorąc pod uwagę zło, najważniejszą rzeczą jest naprawienie go i to natychmiastowe. Byłoby bardzo dobrze, gdyby winowajcy chcieli się do tego przyczynić, lecz doświadczenie uczy, że na ich współudział zbytecznie liczyć nie można. Choćby najprostszym był obowiązek, do spełnienia go trzeba mieć siłę. Na czym polega ta siła i gdzie się ona znajduje? To niewyczerpany temat do mówienia. Obowiązek jest dla człowieka niemiłym i wrogim, dotąd, dokąd przedstawia mu się tylko jako potrzeba zewnętrzna. Wchodzi drzwiami, człowiek ucieka oknem, zatyka okna, człowiek przez dach się wysuwa. W miarę widoczniejszego pojawiania unikany jest najstaranniej. Przypomina żandarma, przedstawiciela siły publicznej i urzędowej sprawiedliwości, którego zręczny filut uniknie zawsze. Niestety, choćby żandarm zdołał pochwycić go za kołnierz, mógłby co najwyżej przywrócić go na stanowisko, nie zaś na uczciwą drogę. Aby człowiek spełnił swój obowiązek musi dostać się w ręce innej siły niż ta siła, która mówi zrób to, albo tamto unikaj tego lub tamtego, inaczej Źle będzie z tobą. Tą siłą inną, wewnętrzną, jest miłość. Kiedy człowiek nienawidzi swoje rzemiosło, lub oddaje mu się z niedbałością, wszystkie potęgi ziemi nie skłonią go do zapału. Ten, który kocha swoje zadanie, idzie sam. Nie tylko nie ma potrzeby go przymuszać, lecz oderwanie od niego przyszłoby z trudem. Ze wszystkim dzieje się tak samo. Najważniejszą rzeczą jest poznanie całej świętości i wieczystego piękna naszego ciemnego przeznaczenia. Jest doprowadzenie szeregiem doświadczeń do umiłowania tego życia, dla jego bólów i nadziei, ludzi, dla ich nędzy i szlachetności. Jest stosowanie humanitaryzmu sercem inteligentnym i całym swoim jestestwem. Wówczas nieznana siła nami włada, jak wiatr żaglami okrętu, i porywa ku litości i sprawiedliwości. Ulegając tej nieprzepartej mocy, mówimy: nie mogę inaczej, to byłoby nad moje siły. Wyrażając się w ten sposób, ludzie wszystkich wieków i wszystkich środowisk wskazują potęgę wyższą nad człowieka, lecz pozostającą w sercu ludzi. Wszystko, co mamy prawdziwie podniosłego, przedstawia się jako objawienie tej tajemnicy, przechodzącej nasze pojęcie. Wielkie uczucia, zarówno jak wielkie myśli i wielkie czyny, są dziełem natchnienia. Kiedy drzewo pokrywa się zielonością i wydaje owoce, czerpie w ziemi siły żywotne, a od słońca otrzymuje światło i ciepło. Jeżeli człowiek w nędznej swej sferze szczerze się oddaje swemu zadaniu w pośród nieświadomości i nieuniknionych pomyłek, to dlatego, że jest w zetknięciu ze źródłem przedwiecznym dobra. Ta siła potężna objawia się w tysiącznych, różnorodnych formach. Jako energia niezwalczona, jako tkliwość pieszczotliwa, jako duch wojowniczy, napadający i niszczący zło, jako troskliwość macierzyńska, która życie zapomniane i złamane, ratuje z nad brzegu przepaści, gdzie stoczyć się miało, jako wreszcie pokorna cierpliwość długich poszukiwań. Lecz wszystko, czego dotknie, nosi jej piętno. A ludzie tą siłą ożywieni czują, że jej zawdzięczają istnienie i życie. Służyć jej uważają za szczęście i nagrodę. Wystarcza im być narzędziem tej siły. Nie zwracają uwagi na blask zewnętrznej działalności, wiedząc, że nie ma nic wielkiego ani nic małego, lecz że wartość życia i czynów naszych zależy od ducha, jaki je ożywia.